Witam w kolejnym zestawieniu premier, które już jak co miesiąc powstaje przy współpracy z Asusem, którego to jestem ambasadorem. A już w dzisiejszym odcinku Władca Pierścieni, Ricky Morty, Andor czy nasz polski Broad Peak i nie tylko. Także już bez przedłużania zapraszam do zestawienia najciekawszych premier w serwisach streamingowych we wrześniu. Cyberpunk Edgerunners. Zaczynamy serialem animowanym, który to poszerzy growe uniwersum cyberpunka. Anime skupi się na zdolnym chłopaku z ulicy, który chce zostać tytułowym edgerunnerem, czyli takim wyjętym spod prawa najemnikiem. Akcja, podobnie jak gra, toczyć będzie się w zdemoralizowanym mieście, gdzie to cybernetyczne modyfikacje, te proste czy też te bardzo zaawansowane i dziwne, są na porządku dziennym. Za realizację odpowiada Studio Trigger, które może poszczycić się wysoką jakością swoich produkcji, także wygląda na to, że seria może skusić do oglądania nie tylko graczy, tak jak to było w przypadku Arcane i League of Legends. Kiedy premiera? W zasadzie już lada moment, bo 1 września na Netflixie. The Lord of the Rings, The Rings of Power. No dobra, nie oszukujmy się, jest to najgłośniejsza premiera tego miesiąca, jak nie całego roku. Jest to serial szykowany od wielu, oj wielu lat, w którego produkcję studio rzuciło miliony, jak nie miliardy dolarów. Jest to prequel do kultowej trylogii, który opowie o czasach względnego pokoju i postaciach, którym przyszło zmierzyć się z powracającym do Śródziemia złem. Na produkcji z pewnością ciąży olbrzymia presja, bo ma tutaj bardzo trudne zadanie i masę fanów do zadowolenia. Pierwsze trailery i zdjęcia spotkały się z mieszanym odbiorem, ale myślę, że im dalej w marketing, tym wszystko zaczyna wyglądać coraz bardziej obiecująco. Pewne jest jedno, tak czy inaczej trzeba to sprawdzić na własne oczy i dać szansę temu tytułowi. A będzie można to zrobić już 2 września na Amazon Prime. Rick i Morty sezon 6. Czyli powrót najdziwniejszego serialowego w uniwersum. I to w dobrym tego słowa znaczeniu. Zobaczymy tutaj kolejne przygody dwójki tytułowych postaci, które przemierzając kosmos, galaktyki i najróżniejsze wymiary napotkają zapewne na wiele ciekawych wydarzeń. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich sezonów, no to jak najbardziej zachęcam do nadrobienia zaległości. Czasu nie macie jednak dużo, bo 6 sezon serialu wraca już 4 września na HBO Max. Cobra Kai sezon 5. Powraca również sequel do kultowego Karate Kida, który przedstawia wydarzenia dziejące się aż 34 lata później. Zobaczymy tutaj, jak dwójka bohaterów ponownie po latach się ze sobą konfrontuje i to nie tylko w temacie sztuk walki. Ja co prawda nie miałem jeszcze okazji sprawdzić tego tytułu, bo nie są to do końca moje klimaty, ale jak widać po ilości sezonów zebrał on już oddane grono fanów. Tak też serial powróci z 5. serią już 9 września na Netflixie. Opowieści podręcznej, sezon 5. Z 5. sezonem powróci także historia osadzona w dalekiej przyszłości, gdzie to główna bohaterka zostaje zmuszona do życia jako tytułowa podręczna. Jej zadaniem jest urodzenie jak największej liczby dzieci. A to wszystko za sprawą rekordowo niskiego przyrostu naturalnego na świecie. To właśnie wtedy władze republiki wprowadzają nowe, rygorystyczne zasady, w których sidła wpadła główna bohaterka. Wyrwano ją z codziennego życia i podobnie jak wielu innym, przydzielono jedno nowe zadanie, za którego brak wykonania grozi wysoka kara. Premiera najnowszego sezonu tego antyutopijnego serialu już 14 września na HBO Max. Andor. Czyli nic innego jak długo wyczekiwany powrót do świata Gwiezdnych Wojen. Zobaczymy tutaj utworzenie się Sojuszu Rebeliantów w odpowiedzi na działania Galaktycznego Imperium. Dołącza do nich tytułowy Cassian Andor, zostając jednocześnie szpiegiem rebelii i to właśnie na nim skupi się historia. Historia, która już dostała zamówienie na 2. sezon. Także jak widać, studio musi pokładać w tytule spore nadzieje już po pierwszych pokazach testowych. Czy serial dorówna sukcesowi Mandaloriana? O tym przekonamy się 21 września na Disney+. Młody Sheldon sezon 6.
Jest to prequel do sitcomu Big Bang Theory, który skupia się na młodszej wersji jednej z głównych postaci, Sheldonie. Muszę przyznać, że serial ten powstaje dużo dłużej niż początkowo się spodziewałem, bo myślałem, że będzie to taki jednosezonowy strzał bazujący na znanej marce. Finalnie jednak mnie to nie dziwi, bo chociaż widziałem zaledwie połowę pierwszego sezonu, to wydawał się naprawdę spoko. Był wesoły, luźny, pomysłowy i dobrze odegrany. Czemu więc nie wróciłem do oglądania? Tego nie wiem i być może nadrobię to razem z premierą szóstego sezonu 29 września na HBO Max. Blondynka. Tym też tytułem wkraczamy do świata filmów. Będzie to ekranizacja bestsellerowej powieści Joyce Carol Oates o tej samej nazwie. Przedstawia ona odważną wizję życia Marilyn Monroe, pokazując jednocześnie rozłam między jej publiczną a prywatną tożsamością. W filmowej adaptacji w główną rolę wcieli się Ana de Armas i myślę, że jest to jak najbardziej strzał w dziesiątkę. Za reżyserię odpowiada tutaj Andrew Dominik, który stworzył chociażby dobrze ocenianego Mindhuntera. A za film Blond natomiast otrzymał on już nominację na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Na Netflix trafi on jednak dopiero 28 września. Marilyn Monroe only exists on the screen. Broad Peak. Tym razem mamy do czynienia z naszą własną polską produkcją, która w dodatku zapowiada się całkiem nieźle. Akcja toczyć będzie się w 1988 roku, kiedy to po miesiącach przygotowań i tysiącach wydanych dolarów międzynarodowa zimowa wyprawa rusza na szczyt góry K2, czyli najtrudniejszej góry do zdobycia na świecie. Na tyle trudnej, że wyprawa kończy się niepowodzeniem, jednak nie każdy potrafił odpuścić. Dwójka Polaków postanawia zdobyć za to sąsiadujący tytułowy szczyt Broad Peak i namawia resztę ekipy na nagłą zmianę planów. Jest to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach i wspinaczce legendarnego polskiego himalaisty Macieja Berbeki. Jak skończyła się ta niebezpieczna i mroźna wyprawa? Dla tych, którzy oczywiście nie znają szczegółów historycznych, okaże się to we wrześniu jeszcze bez dokładnej daty premiery na Netflixie. Dajcie znać, na jaką premierę czekacie we wrześniu najbardziej. Nie zapominajcie też o ocenie i komentarzu na dole oraz subskrypcji kanału, żeby nie pominąć nowych rzeczy, które się tutaj pojawią. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale. Prawdopodobnie.